Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film, w którym pogadamy sobie o kryminałach. Opowiem Wam o książkach, które ostatnio przeczytałam, trzymam je tutaj przed sobą, ale najpierw chciałabym Was zapytać, jak u Was wygląda czytanie kryminałów. Czy jest to gatunek, który lubicie, czy jest to gatunek, po który najczęściej sięgacie, czy też może czytacie go od czasu do czasu. Powiem Wam tak, że ja jako dziecko PRL-u, nie byłam nigdy kontrolowana przez rodziców, jeżeli chodzi o lektury, jakie sobie wybieram. I jako 9-10-latka, na pewno przed 12 rokiem życia, przeczytałam ogromny stos kryminałów pod tytułem Ewa wzywa 07. To była taka seria, nie wiem, czy ją pamiętacie, cienkie, niebieskie książeczki, kryminał milicyjny, polscy autorzy. I ja tę kubkę przeczytałam kilka razy, bo nie wiem, jako dziecko bardzo często lubiłam wracać do już przeczytanych książek. Teraz tego praktycznie nie robię. Później czytałam kryminały z Kluczykiem i z Jamnikiem. To też były takie dwie serie, w których już zaczynały się pojawiać kryminały tłumaczone z innych języków. Dopiero później sięgnęłam po Joannę Chmielewską, już tak mniej więcej w wieku 13-14 lat. Potem po Agatę Christie, to już zdaje się w liceum, i Joe Alexa, to na pewno w liceum, bo pamiętam, że czytałam Joe Alexa na biologii pod ławką. I dopiero później czytałam jakieś inne kryminały. Te szwedzkie zaczęły się w Polsce pojawiać już długo, długo później, jak ja już byłam 30-latką. I tak sobie czytam te kryminały. To nigdy nie był gatunek, który przeważał w moim czytaniu. Ja po prostu bardzo dużo czytam i te 5 książek, które tutaj mam, to jest urobek ostatnich kilku miesięcy. Także być może czytam 1-2 kryminały w miesiącu. Jak na osobę, która tak dużo czyta jak ja, bo około 20 książek miesięcznie, to te 2 kryminały to w zasadzie jest nic. I powiem Wam, że u mnie czytanie kryminałów w tej chwili wygląda tak, że czasami mam fazę. Mam taką fazę zwyżkową, że lubię sobie przeczytać kilka z rzędu powieści kryminalnych i później fazę taką spadkową, idzie w dół, kiedy czytam może jeden na miesiąc i to też niezbyt chętnie, bo mam wrażenie, że wszystko już było i wszystko już poznałam. Teraz jestem w tej fazie zniżkowej, no ale uzbierałam 5 książek kryminalnych, jednych bardziej kryminalnych, innych trochę mniej kryminalnych, ale o tym jeszcze powiem, o których chcę Wam opowiedzieć. Pierwsza z nich to książka czeskiej autorki Iwy Prochaskowej. Ja tę autorkę bardzo, bardzo lubię. To jest jej trzeci kryminał, który ukazał się w Polsce i chyba trzeci, jaki wydała w ogóle też w Czechach. Zagraj mi na drogę. To jest kryminał z takim policjantem, Marianem zdaje się, który romansuje z żoną swojego kolegi z pracy. W związku z tym to jego życie jest takie trochę trudne, bo z jednej strony chciałby temu koledze powiedzieć, że tą żoną się dzielą, z drugiej strony chciałby jak najdłużej to ukrywać. Ale nie o tym. Zagraj mi na drogę. Jak widzicie, mamy na okładce instrument muzyczny. To jest prawdopodobnie klarnet, ponieważ klarnecistką była bohaterka, która zginęła na samym początku książki. Klarnecistka Olga, grająca w Filharmonii Czeskiej, Filharmonii Praskiej, została zamordowana podczas koncertu. Jak została zamordowana? Została otruta. Jej ciało znaleziono już po koncercie. Ona wybiegła z sali koncertowej i rozpoczęło się śledztwo. Kto mógł podać jej truciznę? Okazuje się, że na pewno nikt z publiczności. Musiał to być któryś z jej kolegów, bądź któraś z jej koleżanek, ewentualnie jacyś inni pracownicy filharmonii. I dlaczego tę Olgę zabito? Otóż okazuje się, że ona prowadziła dość swobodne życie. Romansowała z wieloma mężczyznami. Niektórzy mieli do niej żal, inni mieli wobec niej jakieś wielkie nadzieje. Ale też stawiamy sobie pytanie w pewnym momencie, czy na pewno ona miała zginąć, czy to ona miała zostać ofiarą, ponieważ ona zastąpiła w ostatniej chwili innego klarniecistę, który miał grać na tym koncercie, ale poczuł się źle i trafił do szpitala z objawami zatrucia.
Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy kryminał, bardzo wciągający, taki kryminał kryminalny. To znaczy skupiający się przede wszystkim na tym, żeby rozwiązać zagadkę. Na tym, żeby dowiedzieć się, kto był zabójcą. A powiem jeszcze, że Olga nie jest jedyną ofiarą, która straciła życie w tej książce. Zatem, jeżeli lubicie takie typowe kryminały, kryminały z zamkniętym kręgiem podejrzanych, gdzie akcja toczy się głównie wokół śledztwa, to bardzo Wam polecam Zagraj mi na drogę Iwy Prochaskowej. I następna książka. Przenosimy się teraz do Hiszpanii, do wioski położonej w górach, bardzo wysoko, bardzo odciętej od innych miejscowości ze względu na swoje położenie. Wioska nazywa się Monte Perdido, tak samo jak tytuł książki, o której chcę Wam opowiedzieć. Agustín Martínez napisał tę książkę i jest to opowieść o zaginięciu dwóch dziewczynek. 11-letnie przyjaciółki mieszkające w domu bliźniaku wracały ze szkoły i z tej szkoły pewnego dnia nie wróciły. Nie znaleziono ciał dziewczynek, nie znaleziono również winnego. Tak naprawdę wszystko się rozmyło, nikt nie został ukarany. Rodziny pogrążone są w żałobie i w niepewności. Jedna z rodzin w zasadzie już się poddała i tak jakby opłakała już swoją zaginioną córkę. Druga z rodzin wciąż podtrzymuje nadzieję, wciąż próbuje odnaleźć zaginioną córkę. Pewnego dnia następuje przełom w tej sprawie. Otóż w tej miejscowości, no, która, jak mówiłam, leży w górach, jest tam pełno bardzo niebezpiecznych zakrętów, bardzo stromych dróg, jeden z samochodów wypada z drogi i spada w przepaść. Kiedy służby ratunkowe schodzą tam na dół, żeby udzielić pomocy osobom, które ucierpiały w wypadku, okazuje się, że kierowca nie żyje, natomiast na tylnym siedzeniu znajduje się jedna z porwanych dziewcząt. O 5 lat starsza, ponieważ do tego wypadku doszło 5 lat po zaginięciu, po uprowadzeniu przyjaciółek. I ta dziewczynka żyje, ale najpierw musi zostać poddana operacji w szpitalu, ponieważ ucierpiała w tym wypadku. Do wioski przybywają policjantka i policjant z innej miejscowości, aby pomóc w prowadzeniu tego śledztwa, a raczej aby sprawdzić, dlaczego poprzednie śledztwo zostało tak spartaczone, że nie odnaleziono śladu po porwanych dziewczynkach, a teraz już wiadomo, że co najmniej jedna z nich przez 5 lat żyła. Być może żyje także druga z nich, ale kto się nią zajmie, skoro porywacz zginął w wypadku? Należy ją jak najszybciej odnaleźć. Moi drodzy, to jest tylko początek tej książki. Tutaj akcja naprawdę dość mocno pędzi, lawiruje, tak jak po tych górskich serpentynach. Bardzo dużo się dzieje. Cały czas zmienia się nasz punkt widzenia i nasze zrozumienie tej sprawy. Bardzo ciekawy kryminał, aczkolwiek mnie denerwowała jedna z bohaterek, otóż ta policjantka, która tam przybyła, bo nie mogła być normalna, tylko musiała być jakaś taka, wiecie, straumatyzowana, a nie śpiąca po nocach i w ogóle jakaś taka dziwna. Ja nie lubię takich bohaterów książek, zwłaszcza jeżeli oni są policjantami, bo jest to już bardzo, bardzo oklepany motyw, że zawsze policjant musi być jakiś, albo musi być uzależniona od narkotyków, albo od alkoholu, albo mieć jakieś traumy z dzieciństwa, tak jak ta tutaj policjantka. Przechodzimy teraz do kolejnej książki. Już tutaj ona miga, wychodzi. Ostatni dom na zapomnianej ulicy. To jest kryminał, który tak do końca kryminałem nie jest. Otóż nie mamy tutaj takiego typowego śledztwa. Raczej obserwujemy osobę, która być może jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, ale policja wcale tej osobie nie depcze po piętach. Jest to Ted, jeden z narratorów tej książki, który opowiada o swoim życiu. On właśnie mieszka w tym ostatnim domu na zapomnianej ulicy. Jest to taki gościu bardzo niechlujny, niezbyt ładnie pachnący, w domu, gdzie okna są zabite deskami.
też bardzo tam nieładnie pachnie i generalnie nikt go nie odwiedza, nie ma żadnych przyjaciół, nie ma żadnych znajomych, jest takim dziwakiem, ale nikt się nim nie przejmuje, no bo on też się nikomu w oczy nie rzuca. Oprócz Teda, narratorką, jedną z narratorek jest jego córka, kilkuletnia dziewczynka oraz kotka, która mieszka w domu Teda. Tak, dobrze słyszycie, narratorem jest kotka Olivia. I mamy tutaj jeszcze jedną narratorkę, która pojawi się o wiele rzadziej niż ci troje, o których wcześniej wspominałam. Jest to Lauren, dziewczyna, której zaginęła siostra podczas rodzinnej wyprawy nad jezioro i nigdy się nie odnalazła. I ta dwudziestokilkuletnia dziewczyna cały czas ma nadzieję, że wpadnie na trop tej siostry i jej prywatne śledztwo zaprowadziło ją właśnie pod dom tego Teda i ona go obserwuje. Co z tego wyjdzie? Nie będę Wam tego zdradzać, ale powiem Wam, że jest to jeden z najbardziej takich niezwykłych, dziwnych kryminałów, nie kryminałów, bo można by go także zaliczyć tę książkę do takich powieści trochę psychologicznych. Także bardzo Wam polecam, to się ciekawie czyta i ta akcja naprawdę wciąga. Teraz książka Marty Kisiel, moi drodzy, Efekt Pandy. Pewnie pamiętacie pierwszą część, w której występowała Tereska Trawna, księgowa, która w tamtej części znalazła trupa w dywanie. Teraz natomiast po tych trudnych przeżyciach związanych z akcją kryminalną, jaką przeżyła w poprzednim odcinku, Tereska zostaje zabrana przez swoją matkę na wakacje do luksusowego spa w górach. Jest to wyjazd typowo babski, wobec tego jedzie Tereska, jej matka, jej teściowa, córka i suczka zwana Pindzią. I te cztery kobiety plus piesek wyjeżdżają w góry, gdzie zajmują domek i mają umówione różne wizyty w spa i różne masaże, zabiegi itd. Ma być to wyjazd zupełnie niewinny, taki służący odreagowaniu, ale zaraz na samym początku tego wyjazdu Tereska zaczyna podejrzewać sąsiada, który mieszka w domku obok. Otóż po jakiejś wielkiej awanturze, która ma miejsce pierwszego dnia ich pobytu, nagle znika kobieta, żona tego mężczyzny. I Tereska cały czas ma w głowie, że facet się pozbył tej żony w sposób definitywny, czyli gdzieś ją zakopał na terenie spa, bądź też w okolicy. I wokół tego ta akcja się toczy. Nie jest to typowy kryminał, to jest bardziej komedia kryminalna, z naciskiem bardziej nawet na komedię niż na kryminalną, ale można się naprawdę tutaj uśmiać. Zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się na stronach książki matka Tereski, która na co dzień mieszka we Francji, gdzie jest tłumaczką z języka rosyjskiego na francuski, a jej językiem rodzimym jest język polski i kobieta mówi we wszystkich językach. Także jest tutaj bardzo dużo takiego humoru słownego, co sprawia, że naprawdę bardzo mile się to czyta. Nie jest to książka, która, wiecie, zostanie z Wami w pamięci po prostu na kolejne 5 lat, ale fajna rozrywka, jeżeli akurat rozrywki i uśmiechu potrzebujecie. I przechodzimy do ostatniej książki, którą trzymam tutaj na kolanach. Jest to Biały Pył, Piekło na K2 Krzysztofa Koziołka. Reklamowano mi tę książkę jako kryminał, kiedy napisano do mnie z wydawnictwa Agora. Zaproponowano mi właśnie ten kryminał i jeszcze jakiś inny. Ja sobie wybrałam akurat ten o K2, ponieważ literaturę górską lubię i wydawało mi się, że akurat kryminał osadzony w krajobrazie górskim będzie czymś, co może mi się bardzo spodobać. Otóż okazało się, że ta książka z kryminałem tak naprawdę nie ma nic wspólnego, bo jeżeli na wyprawie górskiej ktoś ginie, to niekoniecznie, a raczej na pewno nie jest to sprawa kryminalna. I kiedy ja Wam prezentowałam tę książkę w otwierankach, to mówiłam, że tam jest jakiś trup i być może przyjedzie do nich ktoś z zewnątrz, kto będzie prowadził śledztwo, a być może śledztwo będzie prowadził któryś z uczestników wyprawy. Guzik, prawda, żadnego śledztwa tutaj nie ma. Już mówię, o co chodzi. Jest to wyprawa Polska pod K2, w której są sami mężczyźni, kierownikiem wyprawy też jest mężczyzna, już taki podstarzały himalaista.
kilku takich młodych wilczków, którzy chcieliby szybko się wspiąć, ale w międzyczasie nie wykonywać żadnych innych ciężkich prac, żeby się nie zmęczyć po drodze. Jedna kobieta, która jest bardzo, bardzo ambitna, podobno jest świetną himalaistką, ale bardzo pechową. Nigdy nie udało jej się niczego wielkiego osiągnąć i bardzo liczy na to, że uda jej się wspiąć na to K2 zimą. To będzie osiągnięcie, no, wieńczące jej całą karierę himalaistki. I jest także narrator tej książki, czyli dziennikarz, który ma relacjonować tę wyprawę i o niej pisać dla mediów. Ten dziennikarz oczywiście też jest wspinaczem, aczkolwiek nigdy nie był w tak wysokich górach. To jest jego pierwsza taka wyprawa. Ale on się tam zadziwiająco dobrze czuje i rzeczywiście pomaga w wielu pracach związanych z ustawianiem obozów i ze wspinaczką. I kiedy podczas jednego z wyjść w górę, nie podczas ataku szczytowego, tylko wcześniejszego wyjścia w góry, ginie mężczyzna wspinacz himalaista, towarzyszący tej kobiecie, która tam z nimi jest, pada na nią podejrzenie, że to ona mogła sprawić, że on odpadł ze ściany, ponieważ bardzo się nie lubili w życiu prywatnym. I tak naprawdę jest to jedyna rzecz, która być może mogłaby mieć coś wspólnego z kryminałem. Tylko tak naprawdę nikt nie jest w stanie tego udowodnić, czy ona jemu coś zrobiła, czy rzeczywiście doszło do nieszczęśliwego wypadku. A książka sama jest o tym, co człowiek potrafi zrobić, żeby osiągnąć sukces. I w jaki sposób himalaiści zachowują się w górach, jak zaprzeczają ideałom braterstwa, równości, po to tylko, aby to oni odnieśli sukces i ich nazwiska zostały zapisane jako pierwszych, którzy zdobyli górę zimą. Także gdybym wiedziała, że ta książka jest o tym, to w ogóle bym jej nie czytała, ponieważ ja książek o himalaizmie naczytałam się sporo. Widziałam, przeczytałam różne punkty widzenia i wiem mniej więcej, jak to tam wygląda. Tutaj ta książka niczego nowego mi nie wniosła. Ale jeżeli ktoś nie czytał sobie innych książek o himalaistach, czy to biografii himalaistów, czy też jakichś innych opracowań, być może będzie to bardzo ciekawe, bo mamy tutaj wszystko tak naprawdę, do czego ja doszłam po latach czytania takiej literatury, w jednej takiej w pigułce. Także polecam Wam, ale nie jako kryminał, tylko jako książkę o tym, jak wyglądają wyprawy w góry wysokie, w których liczy się, kto pierwszy zdobędzie szczyt. Moi drodzy, to wszystkie książki, które ostatnio przeczytałam, wszystkie kryminały, które ostatnio przeczytałam, ponieważ inne książki, o których chciałabym Wam opowiedzieć, stoją na bardzo wysokiej kupce, która już niedługo będzie chyba wyższa ode mnie, ale na pewno Wam jeszcze o nich opowiem wkrótce. Natomiast teraz chciałabym się Was zapytać, jak u Was wygląda czytanie kryminałów? Od kiedy je czytacie? Czy lubicie je czytać? Proszę odpowiedzcie mi na pytania, które postawiłam na początku tego filmu. A na razie żegnam się z Wami i do zobaczenia już w kolejny wtorek. Pa, 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 pa.